Grzegorz Brochocki, nasz wójt gminy Dolice. Jako gmina zaangażowaliśmy się też dużo dość projektów tak zwanych miękkich, małych projektów i bardzo dużo wnioskowaliśmy o takie środki, jak na przykład impreza Dni Dialogu Inny Nie Znaczy Obcy, która również była ze wsparciem pieniędzy zewnętrznych, ale również w Domu Kultury zakup nagłośnienia profesjonalnego, które mamy w tej chwili również w wyniku wsparcia, w wyniku tych małych projektów, jak również namioty i takie inne akcesoria do takich imprez plenerowych przed Domem Kultury, również zakupiliśmy z tak zwanych małych projektów. W tej chwili na przykład zakupiliśmy ostatnio kajaki. To jest 10 sztuk kajaków z pełnym wyposażeniem oraz z przyczepką do transportu. Profesjonalną przyczepką, na której te kajaki są posadowione. I wszystkie stowarzyszenia czy organizacje z terenu gminy Dolice, a również dowolne, które mogą się stworzyć, będą mogły wypożyczać tą przyczepkę z tymi kajakami do spływu, no głównie na naszych tutaj wodach. A przypomnę, że zarówno Mała Ina, jak i Duża Ina, jak również jezioro Gardzko doskonale się nadają do takich spływów kajakowych. Jest to naprawdę moim zdaniem bardzo dobra inwestycja, nazwijmy to, mało nakładowa, która pokaże walory naszej gminy, tym bardziej, że odcinek Iny, Małej Iny na odcinku Kolin-Morzyca, właśnie w tej chwili jest realizowana inwestycja umocnienia wałów, na których będzie możliwość umiejscowienia jakiejś ścieżki turystycznej, a również jest doskonale, nadaje się do spływu kajakowego. Dlatego taka jest to prosta rzecz, którą można będzie wykorzystać, jak również to, że w budynku naszym OSP w Kolinie, gdzie te kajaki w tej chwili się znajdują, również będą się mieścić rowery, które zostały jeszcze w poprzedniej kadencji zakupione z innego projektu i również będzie można je wypożyczać i na takie trasy turystyczne. Każdy rozumny człowiek potwierdzi to, że zmieniło się i to zmieniło się na dobre. I myślę, że w dalszym czasie tak dalej to powinno wyglądać. Więc żaden człowiek, który nie ma kontaktu ze wsią, nie pochodzi ze wsi, nie robi nic dla wsi, dalej nic nie zrobi. Uważam, że to, co robi Brochocki, jest prawidłowe, konkretne i na rzeczy. Głosuj na Grzegorza Brochockiego. Grzegorz Brochocki, nasz wójt gminy Dolice.